Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest mieszkaniec Wilczej Góry, tak? Tak, gmina Lesznowoli. Niedługo Warszawę. Andrzej Halicki, poseł przewodniczący, poseł Platformy Obywatelskiej. Jeżeli chce pan powiedzieć, że awansuje na warszawiaka, to ja jestem warszawiakiem. Od urodzenia i zameldowany i podatnik warszawski. Podatnik warszawski, ale mieszkaniec na razie Lesznowoli, choć to się może zmienić, prawda? Nie sądzę, dlatego że to, co zobaczyliśmy, te mapki, czyli taka próba wygrania w sposób nieuczciwy wyborów, których Prawo i Sprawiedliwość, zresztą tym dokumentem potwierdzając, nie jest w stanie wygrać fair. No, mam nadzieję, nie dojdzie do skutku. A pamięta pan ustawę metropolitalną w Warszawie? Ja byłem autorem Ona tej ustawy. Została uchwalona w październiku 2015 roku. Tak, a pamięta pan, osobą kto prowadzącą A pamięta pan, ustawę? Kto był wtedy ministrem administracji? Tak, ja ją przygotowałem. Andrzej Halicki był wtedy ministrem. Tak, ja ją do niej przekonałem. Wielu także... Teraz jak czytam to uzasadnienie, to muszę powiedzieć, że ignoranci pisali to uzasadnienie, bo ustawa metropolitalna właśnie spełnia te potrzeby, które tam są opisane jako... O tyle ignoranci, że wasza ustawa metropolitalna spotkała się z absolutnym zachwytem. Radość Gazety Wyborczej była po prostu niebywała. Warszawa wspólnie z okolicznymi gminami będzie mogła stworzyć metropolię. To szansa na wspólny rozwój i wreszcie sprawną komunikację w całej aglomeracji. I mam tutaj po prostu tysiące cytatów, wszyscy zachwyceni. Bo powiem panu, że od początku lat 90. nie było, nie miała szczęścia ta ustawa i napotykała na bariery z różnych stron. I bardzo silni autorzy, promotorzy obecny tej ustawy nie przeforsowali jej do Jan końca. Jan Grabiec, pełen zachwyt. Tak Andrzej Halicki, i teraz chciałem zachwyt. Powiedzieć, że ona również dała podstawy nie tylko finansowania właśnie 5% PIT-u na cele komunikacyjne. 4%. 5% jest barierą, ale to nie w tym rzecz. Ważne jest, że na podstawie nie tego związku, który jest opisany jako potencjalny również w kwestii zarządzania w tej ustawie, ale współpracy Warszawy z gminami ościennymi. Wie pan, ile takich umów jest podpisanych w tej chwili? W tej chwili pewnie i funkcjonujących? Nie, 39. Z 39 gminami naokoło warszawskimi. Dobrze. Warszawa ma podpisane umowy na projekty wspólne. Dzięki którym... Komunikacyjne niektóre. Tak, i dzięki którym... Wspólny bilet i tak dalej. Nie, ale właśnie dzięki nie ma którym, wspólnego ale biletu. Ale jest. I ale dzięki którym, że nie ma. I dzięki którym, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Dzięki Kobyłki. Którym... Bo się wyłączyli z tego na własną prośbę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu. Natomiast jeżeli mówię o tych projektach, to 22 czy 24 projekty Park and Ride będą realizowane poza granicami Warszawy dzięki finansowaniu z Warszawy. Dwa cytaty z Andrzeja Halickiego, więc jeśli mogę. Trzeba współpracę gmin i Warszawy wspomagać także rozwiązaniami, które mogą wykraczać poza dzisiaj opisaną ustawę metropolitalną. Natomiast ten projekt, który notabene podpisali posłowie, nie warszawscy, bo tam jest tylko jedno nazwisko z Warszawy na 38. Panie pośle, nie mogę? Służy temu w praktyce. Służy zupełnie czymś innym. Gdy półtora roku temu pan forsował ustawę metropolitalną, mówił pan tak, mamy teraz dobre narzędzie, które przyniesie korzyści mieszkańcom rejonów wchodzących w obszar metropolitalny. Byliście pełni zachwytu, że wreszcie będą nie tylko park and ride i nie tylko korzyści komunikacyjne, ale wiele innych. I to się realizuje. Realizuje się w praktyce. Czyli jak PiS chce powiększać Warszawę, tworząc ale tę metropolię... Ale nie to jest istotą przecież tej ustawy. Tak, bo to przecież tak naprawdę bardzo. PiS też nie... Bo w tej chwili jest powstaje takie wrażenie, że PiS chce przyłączyć Grodzisk Mazowiecki do Warszawy. No więc to nie chce przyłączyć do Warszawy, jak rozumiem, tylko stworzyć jeden powiat, tak? Z tym Grodziskiem. Nie, chce ubezwłasnowolnić zarząd Warszawy, mówiąc wprost, i stworzyć mechanizm blokowania decyzji prezydenta Warszawy i zarządu Warszawy poprzez radę, która składa się z 50 osób, gdzie dwa razy więcej reprezentantów mają gminy. No każda dnia by na około, naokoło warszawskie, a Warszawę reprezentowaliby tylko ci, którzy reprezentują dzielnicę. W związku z czym jest to mechanizm blokowania decyzji, które Warszawa może podejmować samodzielnie. Biorąc pod uwagę i również ten mechanizm wyborczy, czyli sprzed roku Andrzeja Halickiego, tak odchodzącego jest. Ministra.
biorąc pod uwagę, jak duże to przedsięwzięcie, spodziewam się, że metropolie zaczną powstawać na początku 2017 roku. Ta-da! Tak, pierwsze... Mamy początek 2017 tak, roku. Związki... PiS chce wprowadzić metropolię. Andrzej Halicki protestuje. Właśnie nie. Dlatego, że metropolia jest związkiem dobrowolnym samorządów, które ze sobą chcą współpracować. I dlatego powiedziałem o tych umowach Warszawy z 39 gminami naokoło Warszawy, bo to funkcjonuje. To jest realizacja tej idei w praktyce. Ale panie pośle, ale proszę zauważyć, normalny że związek metropolitalny... tego słucha, ma takie wrażenie, że jak PiS chce coś wprowadzić, to wy z zasady jesteście przeciw, właśnie, dlatego, że oni to robią. Właśnie nie, bo mogę powiedzieć o innej ustawie, którą również w 2015 roku przyjęliśmy przy współpracy z PiS-em i z tym samym posłem Sasinem, który dzisiaj jest autorem PiS tego bubla. PiS czasami głosował za waszymi ustawami. Jeszcze prezydent Duda... Wy za ustawami PiSu nie głosujecie. Nie, jeszcze prezydent Duda to podpisał chyba jako jedną z pierwszych ustaw. Wie pan o jakiej myślę? O ustawie o zgromadzeniach na podstawie pakietu demokratycznego. Gdzie ona dzisiaj wylądowała? I co jest pakietem demokratycznym? Panie pośle, to, że PiS ma swoje liczne grzechy, podkreślmy więc liczne proszę grzechy, mi nie proszę mi nie zarzucać, że o niektórych tego rodzaju kwestiach nie możemy rozmawiać ponad tymi politycznymi podziałami panie i emocjami. Panie pośle, jeżeli znamy coś jest się dobre, tyle lat, jeżeli panu, jest coś jest więc dobre, panu powiem tak. Panie Andrzeju, drogi. Panie Andrzeju, kochany. Powiem panu. Nie obraża mnie, to nie wyjdę ze studia i nie zamknę tego posiedzenia. Panie Andrzeju, kochany, powiem panu tak. Przecież to jest czysta, żywa hipokryzja wszystkich polityków. Jak wy chcecie powiększać Warszawę, robić związek metropolitalny, jest super. Wszyscy pieją z zachwytu. Jak robi to PiS, jest to zamach na demokrację. Ale oczywiście, drogi prawda panie jest redaktorze, taka, że byłoby odwrotnie. Przecież nie chodzi o to, żeby funkcjonowała dobra aglomeracja. Jeszcze raz przypomnę, że Związek Metropolitalny Miast Śląskich, bo tutaj decyzję podejmuje Rada Ministrów, złożył taki wniosek i gdyby była przychylność do budowy związków metropolitalnych w Prawie i Sprawiedliwości, to w tym 2017 roku już ta śląska metropolia by funkcjonowała. Panie ale pośle, na podstawie ustawy, o której pan, którą pan przywołał. Będzie pan natomiast, kandydował na prezydenta nie, Warszawy? Nie, nie zostawię tego, bo muszę powiedzieć, czemu służy ten projekt. Ten projekt, który nie stworzyli warszawscy posłowie, taka wrzutka poselska właściwie osób, które z Warszawą nie mają nic wspólnego, służy tylko i wyłącznie machinacjom wyborczym. Przeniesieniu jak worek kartofli tak, wyborców Prawa i Sprawiedliwości głównie, bo przecież tak jest stworzona ta mapka. Skoro ze śmieszną pan... dziurą spodkową leśną. Nie, to jest błąd podobno, ale dobrze, panie pośle, błagam pana. A może... Jeżeli pan chciałby jednak, żebyśmy porozmawiali nie tylko o workach kartofli, które a chciałby być pan, pan potraktowanym wyborcą w ten sposób? Chciałbym pana spytać, czy pan będzie kandydował na prezydenta Warszawy. Tak bezmyślny i bez będzie konsultacji. Będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy? Niczego nie wykluczam, dlatego że ta dyskusja w Platformie się toczy i rzeczywiście są wyborcy i także członkowie Platformy, którzy pytają mnie o taką gotowość. Ale tę decyzję podejmiemy bardzo szybko. Ale nie wyklucza pan. Nie wykluczam, natomiast kandydatów jest kilkoro i tę decyzję jako Platforma podejmiemy bardzo szybko. Ale to wie pan, że najbliższych miesięcy. Nieprzychylni panu przesadnie posłowie Platformy mówią, że tak naprawdę jest pan jedynym, który w badaniach ich tajnych badaniach Platformy wychodzi na takiego, który przegra z PiS-em. No próbuję mnie pan tutaj wziąć pod włos. Powiedziałem, nie. Że decyzja będzie naszą wspólną i proszę się nie obawiać. Ważne jest to, w jaki sposób stworzymy koalicję wszystkich środowisk, które chciałyby rozwoju Warszawy, a nie jej demontażu, koalicji. Tak jak proponują to nasi konkurenci. Możliwe są wspólne listy z Nowoczesną? Możliwe są i są nawet niezbędne działania różnych środowisk ze sobą współpracujących po to właśnie, żeby warszawiacy mogli decydować o sobie, żeby warszawiacy decydowali także o ustroju miasta, jeżeli to jest kwestią sporną, żeby więcej było demokracji, a nie centralizmu, który z Nowogrodzkiej podyktuje nam, jak mamy żyć, nie co mamy robić o Warszawie, w jedynie słusznym kierunku. W rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.